Czołem, ja jestem Bob i witam was na kanale To Jego Dne. Dziś poopowiadam wam trochę na temat podręcznika, choć nie wiem, czy nie jest to trochę zbyt szumna nazwa. Powiedzmy, pogadam o suplemencie do 7. edycji ZEW-u o wdzięcznej nazwie Cthulhu. Kiedy usłyszałem o tym, że coś takiego zostanie wydane w Polsce, moją pierwszą myślą było: oto podręcznik, na który nie czekałem, a którego potrzebowałem. Gwiazdy ułożyły się we właściwy sposób, wszystko do siebie pasuje. U Lovecrafta przecież koty mają swoje istotne miejsce, swoją własną kulturę. Zagrać kocimi badaczami to jest to. Tak więc otrzymałem od Black Monków tę oto książeczkę, przeleżała ona swój urzędowy czas, czekając na swoją kolej i w końcu wziąłem się za jej lekturę. I dostałem takiego gonga, że rozłożyłem się pod stołem. Nie byłem gotów na to, co oferuje jej treść. Do tej pory, kiedy spoglądam w jej kierunku, to boli mnie głowa. Nie mogę skupić wzroku. Serio czuję się jak jeden z bohaterów lovecraftowskich opowiadań, który zbyt długo obcuje z zakazanymi księgami. Ale po kolei. Według informacji z przedmowy Cthulhu, to nie jest to nowy temat, bo pojawił się już w Niemczech w 2013 roku w magazynie Cthulhuide Welten. Nie umiem i nie lubię w niemiecki, więc mam nadzieję, że chociaż akcent był blisko. Tak więc temat pojawia się najpierw w czasopiśmie, a później na mocy licencji w 2019 roku otrzymuje własną publikację. Jest to więc zbiór fanowskich wysrywów, to znaczy pomysłów, zrodzonych z pasji i uwielbienia do kotów. Szkoda tylko, że nie z uwielbienia do prozy samotnika z Providence. Nie będę ukrywał, że szczery uśmiech zadowolenia, że będę obcował z ciekawym pomysłem, który pozwoli mi grać w uniwersum Lovecrafta trochę inaczej, gasł coraz bardziej w miarę czytania tego suplementu, pozostawiając po sobie posmak goryczy i zawodu. Bo czym tak właściwie jest Cthulhu? Ta broszurowa pozycja w miękkiej okładce, w formacie kapkę mniejszym niż A4, liczy sobie 72 strony, z których 18 to bzdety dotyczące zasad kotami, a 50 to dwie wątpliwej jakości przygody. Słuchajcie. Cthulhu zasadniczo śmiga na 7. edycji ZEW-u z kosmetycznymi, niewiele wnoszącymi zmianami. Zaczynamy od tworzenia postaci, gdzie koci badacze dostają swoje kostki początkowe do wyturlania, żeby określić cechy. Poczytalność zostaje zamieniona na zwierzęcość. Ten nowy współczynnik działa dokładnie tak samo jak poczytalność, tylko zamiast krzyczeć w przerażeniu, nasze koty mogą zacząć lizać sobie jajka czy tam krztusić się kłaczkiem. Fair enough. Niestety nikt nie pokusił się o to, aby stworzyć sensowną, analogiczną tabelę zachowań w czasie krótkotrwałej czy długotrwałej utraty poczytalności czy też zwierzęcości. Zostawia się to do oceny strażnika. Zresztą sama nazwa też jest nieco niefortunna. Zwierzęcość się w Cthulhu traci, dokładnie tak samo jak poczytalność. A zatem im niższa zwierzęcość, tym wyższa szansa na zachowania zwierzęce. Koci badacze zasadniczo zachowują się, w pewnym uproszczeniu, jak ludzie, czyli rozmawiają, czytają, rozwiązują śledztwa, a w miarę popadania w szaleństwo zachowują się bardziej jak koty. Zatem na mój nos zwierzęcość to powinna raczej rosnąć niż maleć. Rozumiem jednak, dlaczego zostawiono to tak, jak jest. So, nie ma tabeli utraty poczytalności, za to jest cała strona tego, jak kot może wyglądać, że może być bojaźliwy albo łakomy, że może dzieci lubić albo dostawać jedzonko w restauracji i że imiona to ważna rzecz i że puszek to jest za mało poważnie i najlepsze są imiona dwusylabowe. Następnie przechodzimy przez umiejętności, gdzie dostajemy wartości początkowe dostosowane do kotów, a także dostajemy nowe umiejętności takie jak kocia muzyka czy mycie się. Jest też translokacja, która również jest dość niefortunną nazwą, choć sama umiejka jest dość fajna, bo pozwala kotom odnajdywać drogę na dalekich odległościach. I to nie jest tak, że mi się nie podoba, że są takie flaworkowe kocie umiejki. Takie powinny być.
To, co mi się nie podoba, to zaproponowane użycie ich zupełnie bez polotu i wyobraźni czy większego pomyślunku. Potem autorzy serwują nam 10 razy kotów z ich unikalnymi modyfikatorami do umiejek, co zastępuje poniekąd zawody. Dostajemy kartę postaci i przechodzimy do scenariuszy. A ja się pytam, gdzie jest opis Ultuaru? Gdzie są informacje o zachowaniu ziemskich kotów i tych żyjących na co dzień w ziemskich krainach snów? Gdzie jest Bast? Czy ziemskie koty są takie same jak te z krain snów? Na te tematy w podręczniku jest absolutnie zero informacji. Dostajemy szereg stron o kocich kolorach, ale zero informacji o ich lovecraftowskiej kulturze. Serio, to tak jakbyście wzięli do ręki magazyn motoryzacyjny, w którym pierwsza część poświęcona jest temu, jakie są najlepsze kolory dla wyścigowych samochodów, a jakie dla eleganckich i czy Porsche i Ferrari ładnie brzmi w ustach, a na koniec dostalibyście dwie jazdy testowe polonezem i trabantem. Poloneza Karo kupi ten, kto jest naprawdę głupi, śpiewała apteka i słowa te doskonale oddają charakter scenariuszy, jakie otrzymujemy w tym suplemencie. Nim jednak do nich przejdę, chciałbym się zatrzymać w tym miejscu. Postanowiłem, że przekażę wam choć podstawowe informacje o kotach u Lovecrafta, bo o ile ta książka to dno, to sam pomysł grania kotami uważam za naprawdę interesujący i pozwalający spojrzeć na uniwersum z innej perspektywy. Dobra, to pigułka kociej wiedzy. Zacząć by trzeba od tego, że jak pewnie wszyscy wiecie lub kojarzycie, koty często nazywane są strażnikami snów. Ich zadaniem jest ochrona domowników przed koszmarami. Zapewne za tym motywem poszedł Lovecraft, dając kotom umiejętność naturalnego i swobodnego przechodzenia do krain snów. Ziemskie koty są zasadniczo w dużej mierze zwykłymi zwierzętami. Posługując się dla ułatwienia terminologią z podręcznika, mają dość niską zwierzęcość. Jednak wśród nich zdarzają się takie osobniki o zwierzęcości znacznie przewyższającej średnią i takie koty zapewne wędrują między wymiarami. W krainach snów koty mają bardzo rozwiniętą społeczność, bardzo podobną do ludzkiej. Mimo że koty można spotkać w większości miejsc krain snów, to ich największa społeczność mieszka w Ultarze, małym miasteczku nad rzeką Skye w zachodnim regionie krain snów. Jest to miasteczko kupieckie, o dość sielankowym wyglądzie, nie bez przyczyny upodobane przez koty. Obowiązujące w nim prawo zabrania bowiem robić krzywdę kotom. Kotom przewodzi niezwykle stary i liczący sobie 250 lat dystyngowany Maltańczyk mieszkający w Celafias, jednym z największych miast krain snów. Jest niezwykle nieufny wobec ludzi i bez odpowiednich rekomendacji próżno liczyć na jego zainteresowanie. Armią dowodzi weteran dachowiec mieszkający w Ultarze. Można zadać sobie pytanie, po co kotom armia? I tu dochodzimy do Bast. Jest ona jedną z niewielu spośród starszych bogów, która nie dość, że interesuje się ludźmi, to jeszcze zdarza się jej pozytywnie wpływać na ich losy. Zwykle objawia się jako smukła kobieca postać z głową kota. Uznaje się, że Bast jest władczynią wszystkich kotów, zarówno tych ziemskich, jak i tych z krain snów. Skinieniem dłoni w każdej chwili może przywołać do siebie mrowie kotów gotowych rozszarpać wskazany cel. Mówi się, że Bast opiekuje się kotami i ludźmi nie bez powodu, że mamy do odegrania swoją rolę i bogini pilnuje, byśmy ją wypełnili. Koty żyją też na innych planetach. Są koty z Urana, mocno obojętne w stosunku do ziemskich, a także koty z Saturna, wyjątkowo nikczemne i wyglądem tylko kojarzące się z kotem. Ponoć ziemskie koty na całym świecie obawiają się tylko tych z Saturna. Wszystkie koty poza umiejętnością swobodnego odwiedzania krain snów mogą również odwiedzać ziemski księżyc. Przy czym ziemskie koty preferują jego jasną stronę, a koty z Saturna odwiedzają tę ciemną. Jestem przekonany, że wertując książki i podręczniki natraficie na więcej informacji dotyczących kotów. Jednak myślę, że powyższe informacje dadzą wam choć jakiś ogólny ogląd sytuacji. Przejdźmy zatem do scenariuszy, nad którymi nie będę się rozwodził zbyt długo.
Pierwszy, na tropie czarnych kotów, ma ciekawy, dobrze osadzony w lore punkt wyjścia. Koci badacze muszą rozwiązać zagadkę makabrycznych mordów nad kotami mieszkającymi w okolicy. Antagonista jest sensowny, jednak samo śledztwo jest bez polotu, skupia się na odwiedzaniu lokacji za lokacją w celu zbierania wskazówek i nieuchronną konfrontacją z bestią, nie dając w sumie nic więcej. Trzeba wykonać sporo pracy własnej, żeby ten scenariusz był atrakcyjny do grania. Choć, tak jak mówię, wydaje mi się, że ma pewien potencjał. Nie będę wam jednak robił spoilerów i wchodził głębiej w szczegóły. Co do drugiego scenariusza, zatytułowanego Klątwa Szczurowca, przyznaję się szczerze i bez bicia. Poddałem się w trakcie lektury. Mokre kocie sny i sesyjne perypetie niemieckich RPGowców ubrane w scenariusz. Być może znajdzie to swoich fanów, dla mnie to było za dużo. Na koniec wspomnę o szacie graficznej. Sama książeczka wydana jest schludnie, w miękkiej oprawie, co jest w sumie zaletą, bo będzie wam mniej żal, jak się przy odrobinie szczęścia zniszczy. W podręczniku jest bardzo niewiele ilustracji, a te, które są w najlepszym wypadku dość amatorskie. Zamiennikiem ilustracji są zwykłe zdjęcia kotów, na które ktoś nałożył coś w stylu akwarelkowego filtra. Serio, jest to książka, którą w swoim gabinecie mogłaby posiadać Dolores Umbridge, żeby katować nią uczniów Hogwartu w czasie odbywania pozalekcyjnych kar. W mojej ocenie podręcznik zrobiony jest zupełnie bez polotu i po linii najmniejszego oporu. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest twór fanowski i w sumie nie powinno się wymagać za wiele, ale skoro ktoś chce za to pieniądze, to wybaczcie, ale dało się to zrobić dużo lepiej. Cieszę się, że ja dostałem ten podręcznik od Mąków, bo dzięki temu jestem tylko zawiedziony. Jakbym miał za niego zapłacić, to czułbym się po prostu oszukany. To wszystko, o czym mówię, nie zmienia jednak faktu, że w dalszym ciągu uważam, że koncepcja grania kotami bardzo pasuje do uniwersum i można z tego pomysłu wyciągnąć naprawdę satysfakcjonujące sesje. Niestety będzie to od was wymagało sporo pracy własnej. Liczę, że może ten materiał choć trochę wam w tym pomoże. Dajcie znać, co wy myślicie o tym suplemencie, jeżeli już go macie. Być może jest to najlepsza książka o ktulowych kotach, jaką w swoje ludzkie łapki mogą dostać wszystkie kociary i kociarze fandomu, a ja opowiadam farmazony. Dajcie też znać, czy jesteście po jakichś sesjach i jak wam poszło. A ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia po jasnej stronie księżyca. Cześć!